Dobry wieczór Państwu. Łukasz Winczura. Program starczy na dziś. Poniedział Czunio. W gościach zwykle wyjątkowy, dawno nie widziany. Po wyborach chyba raz Pan był u nas. Pan Piotr Górnikiewicz, bliżej przedstawiać nie trzeba. Trzecia Droga Polska 2050, najniższe ukłony. Dzień dobry. Gwoli ścisłości. Najbardziej, e, najaktywniejszy poseł naszej Ziemi Tarnowskiej, przeukochanej. I najbogatszy poseł zeznania majątkowego. Ej, panie I pośle. proszę Pana. I bardzo taki aktywny na arenie międzynarodowej, bo jest w pięciu komisjach bilateralnych i zespołach, proszę państwa, w dwóch związanych z Ukrainą, w tym wiceprzewodniczący zespołów parlamentarnych. I jeszcze, jakby panu było mało piorogów ukraińskich, to pan jest w polsko-ukraińskiej grupie parlamentarnej. Tak, jest. tak? To rozumiem. Chorwackiej, czemu pan jest? Ja zawsze mi się podobała. Ta, ta, ta szachownica biało-czerwona, takie barwy narodowe, czy owoce morza i plaża? Pi pi piłkarze, no wszystkie piłkarze, piłkarze. No. piłkarze, ale głównie plaża. Mhm. Proszę pana, a. Bułgarska. Bułgarski pan jest. Tak, jestem chyba w siedmiu nawet. Bułgarskiej nie ma na stronie sejmowej. Japońskiej no jest... pan jest. Japońskiej też. Japoński też. Co to jest Kokai? Piękne jest... kraje. Co to jest Kaj? Jest do tego, że mnie nie doszły panie. Rzekcje. To jest parlament japoński. Bardzo dziękuję. To tak jak pan prezydent Komorowski, chodzi do mnie w szczególnie. Szoguny, tak, to było znane. Z panem pułkownikiem Koziejem chyba to było, to tam pan jest. Jeszcze pan jest chyba w słowackiej. Tak. Tam jest pan wiceprzewodniczący. Nie, 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 nie. który pan jest jeszcze wiceprzewodniczący? Chyba tylko w ukraińskiej. Dwóch pan jest. Sprawdzimy na stronie. Sprawdzimy. To pan nie wie, jaki pan jest? <grym> dajmy, jeszcze pan dajmy. jest. Pewnie pan widzę, już panów w Bili. to nie jest zespół, to jest grupa polsko-amerykańska. Tak, to jest grupa polsko-amerykańska. Na zapisało się dość dużo posłów, bo to jest chyba najliczniejsza grupa. Chińska, polsko chińska, bo są wyjazdy do Chin. Nie, kiedyś Nie, tych wyjazdów już w tej chwili chyba nie, nie, nie ma aż tak dużo, ale są to ciekawe grupy, no, można, można porozmawiać z fajnymi ludźmi. Na Święta Narodowe Pan pójdzie i nie indykiem się podzielą. Niedaleko Sejmu jest ambasada, nie? Dokładnie tak. No. Ostatnio było spotkanie grupy tajwańskiej, ja akurat nie, nie jestem, ale, ale faktycznie posłowie byli bardzo zadowoleni z tego spotkania. Z Kuchni? Z Kuchni też. To tam jest, to, to bardzo prawicowi tam są, większość PiSu chyba jest Polska-Tajwan. Nie Bo to, żeby Chińczyków nie drażnić. Nie analizowałem znaczy, drażnić. tego w ten sposób. Dobrze, Ale jak jesteśmy przy sejmie, to Dobrze. troszkę gadżetów panu przynosiłem. Nie, no to już patrzymy. Kredki. Tak. Co mam kolorować? Z dziejów Sejmu Polskiego, proszę bardzo. Piszą u panu? Nie, jeszcze nie, ale nie. myślę, że dopiero w następnym wydaniu zaczną. No, a to jest 2.23, patrzyliśmy przed programem. Myślę, że będę lepiej To niech wydaniu. pan jeszcze powie, co pan chce. Się podzielę z widzami. A to, żeby pan bezpiecznie przechodził przez, przez ulicę. To panie się troszczą o moje bezpieczeństwo ustawowe? Jak najbardziej. I taka opaska jest właśnie tego przykładem. Bardzo ładnie. dziękuję. Tu jeszcze mamy, żeby... Bo to deficyt jest... Gołówek, wszystko co Pan będzie potrzebne, Magnes do lodówki. Magnesik na lodówkę. I to jest... o, Proszę Państwa. I kalendarz tej mowy. No nie, kalendarz Piotra Górnikiewicza. Co tu jest napisane, Panie Pośle? Piotr Górnikiewicz, tak? No poseł na rzeczy Rzeczypospolitej Polski. Ja już nie dowidzę w tych okularach, panie redaktorze. No bo pan się zaznaczy, to jest projekt o sobie. zmianie ustawy i innych ustaw. Oczywiście kalendarz dla pana, że panu też przypominał ja o, zabrać... naszej, o naszej długiej znajomości. No tak, ale wie pan, ja tak się zastanawiam, muszę o to zapytać. Obradował zespół parlamentarny zespół do spraw otyłości, zebrał się parlamentarny zespół wetkarzy. Dlaczego się nie zebrał jeszcze i nawet nie ukonstytuował zespół Tarnowej Aglomeracji Tarnowskiej? Nie się tylko dlatego, że, że trochę utrudniony jest kontakt z panem, panem ministrem, z panem premierem, no, ma nadmiar obowiązków, natomiast my cały czas się spotykamy, no nie, nie, nie jakby nie formalnie, natomiast cały czas się spotykamy z panią Urszulą z i z panem, z panem e, Wardzałą, e, rozmawiamy o tych ważnych sprawach tarnowskich, także, także to akurat sam moment e, ukonstytuowania się nastąpi niebawem. No to niebawem mi Pan mówił, że zaraz po wyborach. To niebawem, to jest jeszcze niebawem. No już to 100 dni będzie pojutrze. Rozmawialiśmy po dwa miesiące temu. No a w ten czas proszę Pana, a tyle się dzieje w tym. A Kiedy, kiedy koalicja się rozsypie rządowa? No Myślę, że nigdy. No jak, pan czarzasty już tak toczy gromy, pan chłowni, by to wiedział się od pani Żukowskiej, żeby tu cytuję wypierdalał. Piękny język, proszę pana. Straszne słowa. No. no widzi pan, ja tak nie mówię. Ja też. No, ta polityka trochę jest brutalna, natomiast wiadomo sprawą jest, że te tarcie między koalicjantami będą na różnych przestrzeniach. Pojawiają się dość, dość drażliwe tematy. I na pewno tak będzie, natomiast myślę, że ta koalicja wytrzyma. No. Ale no, po coście wyciągali obyczajówkę teraz? To są tematy, które wiadomo było, że z tego będzie wojna. Yy, aborcja. Mm -hmm. Pewne było, jak ten. Mniejsza kwestia była z yy, nauką religii w szkołach. Zaraz zapytam o Pańską opinię w tej kwestii i kwestia funduszu kościelnego, co zresztą podnosił Pan Kosiniak-Kamysz, że to trzeba zlikwidować, ucywilizować i tak dalej. Po co to było wyciągać? Jak Miska nie jest jeszcze pełna? <laughs> Musimy zapytać Lewicę, bo tak naprawdę Lewica zrobiła pewną aferę. Z tą ustawą aborcyjną. No, no myślę, że musimy to przebrnąć. Pewnie lepiej, że przebrniemy to na samym początku, niż, niż później, bo cały czas ten temat będzie wałkowany. To jest trudny temat, dlatego że nawet u nas w klubie są, są różne głosy w, w tej dyskusji i w PZL-u są różne głosy. Myślę, dyscyplinę że... byście wprowadzili u siebie w klubie? Pan Kobosko by wprowadził dyscyplinę? Nie wiem, chyba nie będzie dyscypliny. Natomiast będziemy chcieli zrobić, przeprowadzić tą ustawę w sposób taki naprawdę jak najlepszy do, dla naszego społeczeństwa. Pański pogląd? Zacznijmy od aborcji. Jest pan, dodajmy, członkiem pod nie, zespołu, to zespół parlamentar, do spraw świecki, świeckości państwa, tak. ta, dla świeckiego państwa. okej. Okay. To teraz pański, bo to też, żeby może nasi widzowie nie wiedzą, pański pogląd na te kwestie. Jakby pan zagłosował, nie między pierwszą a drugą turą, wy, turą wyborów samorządowych, tylko na najbliższym posiedzeniu sejmu, czyli w do, 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 do głosowaniu dotyczącym. Zacznijmy od aborcji. Do 12, do 12 tygodnia pod szczególnymi rygorami. Czyli? Czyli gwałt, czyli uszkodzenie podu, yy, ciąża zagrażająca życiu matki. Myślę, że, że to jest jakby kierunek mój osobisty. Czyli powrót do de facto do kompromisu tak. aborcyjnego, który został zburzony w poprzedniej kadencji. Mhm. Religia w szkołach? Religia powinna być w salach lekcyjnych, w salach przykościelnych. Hmm, nawet nie, yy, nie wchodzi pan, bo jest nawet lewica jest skłonna odpuścić jedną godzinę w szkole, ewentualnie drugą samorządy rodzice decydują, ale to już salka przy parafiali. Ja byłbym jednak za, za tym, co my przeżywaliśmy, wchodząc za religię, żeby jednak ta religia była przy kościołach i to była formuła, która się sprawdzała i, i nikomu nie przeszkadzała. Mm -hmm. To teraz, skoro mamy yy, okres wielkiego postu, jak załatwić sprawę rekolekcji? Bo nawet dzisiaj była taka na Onecie czytem, Niektórzy, jacyś tam rodzice mieli pretensję do pani nauczycielki, że poszła z dziećmi do kościoła na rekolekcję, a zostawiła samopas uczniów, którzy na przykład nie praktykują wiary katolickiej, rzymskokatolickiej. No ale myślę, że Kościół sobie rozwiązał ten problem w, w, w tych czasach, kiedy chodziliśmy na religię, do tych przy, przy, Wtedy przy nie mieliśmy rekolekcji wolnych, nie mieliśmy wolnej rekolekcji. Chodziliśmy normalnie myślę, do, że, do szkoły. No, myślę, że jest. No, te dzieci, które nie chodzą, no, muszą być w jakiś sposób zabezpieczone ten czas. No, więc Są no, świetlice, są nauczyciele, którzy też w tych rekolekcjach nie uczestniczą. Myślę, że jest, to, że jest to sprawa do rozwiązania. No. Mm -hmm. Lekcje etyki, to... etyki powinny być obowiązkowe w szkołach? Myślę, że nie. Myślę, że nie. No. Myślę, że każdy mógłby sobie wybrać, czy, czy na tą lekcję etyki idzie, czy nie. Idzie. No, religia, etyka, to już było wcześniej. No tak, ale, no, ale no, dajmy tutaj akurat wybór. No. Mm -hmm. yy, fundusz kościelny? Zlikwidować Kościół, w ogóle. kościół się trochę jednak no, uwłaszczył na tym, na, tym, na, na tym majątku, więc myślę, że, myślę, że tu jest, to, to jest moje zdanie, nie wiem też, jest... No nie, jak pytam, będzie, jak by Pan zagłosował. Ja zagłosowałbym, żeby go zlikwidować. Również mogę ucierpić na tym inne religie chrześcijańskie, które też biorą pieniądze z funduszu kościelnego, bo tu chodzi o Polską Radę Ekumeniczną Generalną. No tak, ale myślę, że te, te, ci inni jakby no, w tej mniejszej skali jakby korzystają z tego funduszu i myślę, że też nie wiem, im to przeszkadzało, jeśli wszyscy... Jeśli Wszyscy to wszyscy. No to trzeba jakby tutaj porówną wszystkich. Jest Pan zwolennikiem oddarzyć. wprowadzenia w niemieckim stylu podatku kościelnego? Jaki to jest niemiecki styl? Coś takiego, że Pan się określa, na przykład płacę podatek ileś tam procent ze swojego podatku. Tak, płacę na jakiś związek religijny. Czy to będą protestanci, czy to będą katolicy, czy to będą Żydzi. Wybieram sobie. I jak najlepszy pomysł. No, myślę, że każdy mógłby tutaj zadecydować i, i tą część swojego podatku, swoich pieniędzy przeznaczyć na to, na co ma ochotę. Dobrze. Ile ze stu obietnic... W pierwszych 100 dniach rządu pana premiera pod wodzą pana premiera Tuska udało się zrealizować. 100 dzień wypada pojutrze? Kilka albo kilkanaście, ale chyba niewiele faktycznie. No. A ilu się nie dało? Większość. Robić Ale myślę, pan. że też, też musimy, panie redaktorze, popatrzeć na to, w jakim stanie zastaliśmy ten budżet. No, ten budżet, zostaliśmy w stanie fatalnym. Nie wiem, czy, czy wszyscy spodziewali się, e, aż jak złym. I myślę, że tutaj też w kolejce oczekują grupy społeczne, którym obiecywaliśmy. Nauczyciele? Dostali budżetówka. budżetówka. też, pielęgniarki na pewno, i to jest taki problem, też, który trzeba rozwiązać, myślę, w najbliższych miesiącach. No, przedsiębiorcy przede wszystkim, I o tym trzeba mm, też było składka mówić. Składka zdrowotna. Tak, no, powiedział, panie jest przedsiębiorcą. Powiedział ostatnio przewodniczący pan, 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 pan przewodniczący Hołownia Marszałek, że, że to jest sprawa priorytetowa dla nas i, i, i postawimy sprawę na oszczędności. Proszę pana właśnie powiedział mocniej, że tu może drgnąć koalicja. Tak, no mniej więcej powiedział tak, jak ja to określiłem. No, to Nie musimy, pan bardzo dyplomatyczny. Odkąd musimy... pan trafił na Wińskę, pan się stał dyplomatą. Pan kiedyś tak bardziej z mostu pan potrafił przywalić. Na pewno będzie to temat, który, który już na jutrzejszym klubie będzie poruszany, bo wiem, że, że ten ruch wśród parlamentarzystów jest. Jest ta determinacja, żeby doprowadzić tą naszą obietnicę, bo to też była nasza obietnica do końca i myślę, że będziemy o to, o to, o to walczyć, o to zabiegać. A to wrócę jeszcze do kwestii aborcji. Czy jest pan zwolennikiem, czy... Polska 2050 poparły pomysł Pana Kosiniaka Zorganiz zorganizowania referendum w tej kwestii? Tak, my też my ten pomysł popieramy. Otwierają się takie głosy w dyskusji, że, żeby to, to referendum się odbyło i, i też jesteśmy za tym referendum, że społeczeństwo siebie powiedziało. No, się powiedziało. Ale to już dochodzi do absurdu, bo na przykład niektórzy mówią, że tylko kobiety powinny głosować. No nie, no, no, nie, no, no, tak, tak, tak nie możemy stawiać sprawy. A jeszcze ten... jeden, ktoś taki bardziej radykalny, kobiety, które mogą mieć dzieci, to już w ogóle horrendum. Natomiast tu, tu też jest ciekawe pytanie, które należałoby zadać. Co się stanie w momencie, w którym będzie 51% do 49%? No to jeżeli już ktoś wpadł na pomysł, żeby sprawy moralne i takie najważniejsze poddawać pod podgłosowanie, bo równie dobrze może pan przegłosować w sumie, że Ziemia jest płaska, nie? No tak, no ale pan, pan, czy pana pana narzeczona, czy, czy, czy kobiety w pana otoczeniu, no, też chciałby mieć wpływ na to. No nie każdy jest zdania, nie każdy podziela nasz, nasz pogląd, czy naszego ugrupowania, czy lewicowego ugrupowania, więc można dać się społeczeństwu powiedzieć jak najbardziej, czemu nie. I jak pan zareagował na zdanie pani Żukowskiej, którą dzisiaj cytowaliśmy? są pana szefie marszałka Hołowni. Z niesmaczeniem, dlatego że po pierwsze no, no marszałek jest jednak no, eksponowaną postacią. Druga osoba w państwie. Należy się mu szacunek. No i taki, tak, taka debata, myślę, że publiczne wyrażanie tak, tego, typu, tego typu osądów no, no jest nie na miejscu no, przez wiodącego polityka, bądź co, bądź lewicy. Więc myślę, że tutaj jest jakaś powściągliwość, by, no, jakąś powściągliwość byśmy mogli wymagać od pani Żukowskiej. Mhm. No teraz tak. W czym się w ogóle zgadzacie wewnątrz koalicji? Co was jeszcze spaja? Bo na razie tak. Wy stawiacie no, jako 2050 50 stawiacie kwestie yy, składki zdrowotnej, no między innymi. Yy, platforma, no to ma tam swój program, też Donald Tusk mówił, a to jest kwestia, kto go rozgrywa, bo mówi się, że pan Kosiniak z panem Hołownią są rozegrać pana Tuska, że tu lewica, lewica jest ograna przez pana Tuska, bo nie, nie mają wspólnych wizji i tak dalej, i tak dalej. To jest koalicja równie ciekawa, jak dzisiejszy egzotyczny sojusz Prawa i sprawiedliwość jest Ligą Polskich Rodzin i Samoobroną. Małżeństwo kompletnie z rozsądku, nie, a nie aż, z miłości. Nie, aż tak bym tego nie określał myślę, że jest wiele, wiele takich rzeczy, które nas jednak łączą, te które nas dzielą. No niechęć dopisu, was łączy. Być może ale też zmiany tego kraju no wiemy, dlaczego poszliśmy do wyborów, dlaczego wygraliśmy, dlaczego społeczeństwo brało akurat nazanie Pis. No wiemy, że musimy, musimy zmieniać y, wiele rzeczy w naszym otoczeniu, natomiast uważam, że, y, że no jest wiele rzeczy, które nas jednak łączą niż dzielą. Mhm. Yy, no to dobrze. No to między pierwszą a drugą turą kwestię aborcji, tak? Mhm. Teraz na klubie stawiacie kwestię. Yy... Składki zdrowotnej dla. Tak, będziemy o tym rozmawiać na pewno. Na pewno a, a minister finansów co na to? No, minister finansów nie jest zadowolony, dlatego że to jest uszczuplenie budżetu. No to, to jakby wszyscy o tym wiemy. No. Musimy te pieniądze skąd wziąć. Natomiast no będzie wadna żywność podniesiona od kwietnia. Natomiast z drugiej strony też obiecywaliśmy ludziom, tak jak pan wspominał, te, te, te nasze postulaty czy obietnice i musimy je realizować. Ja nie sądzę, żebyśmy je realizowali tak szybko, jak oczekuje tego społeczeństwo. Natomiast musimy je zrealizować. No mamy na to 4 lata na pewno. Dobrze, teraz macie kolejny cel odsunąć pis od władzy w samorządach. Mhm. Dlaczego nie idziecie jedną ławą? Znaczy, w niektórych, w niektórych regionach idziemy jedną ławą. No nie, nie zawsze się dało pogodzić interesy różnych grup. Myślę, że, że generalnie no jesteśmy tutaj jakąś taką grupą, która, która się wspiera, no która też jest w jakiś tam sposób nadal przeciwko PISowi w samorządach, czy, czy tej władzy pis w samorządach. Więc myślę, że myślę, że to nas cala na pewno. Jak pan obstawia małą Polskę? Coś o Labryczsze Tam hmm. słyszę, że idą. PiS i antypis idzie, jak ktoś mówi? o Sejmiku. web tak. Web. tak o sejmiku. No te badania wskazują, 2019 w jedną albo w drugą stronę. Tam, wszystkie te badania wskazują, że, że, że będzie się ważył tu, tu jeden głos, ale, ale myślę, że patrząc na tą determinację tych ludzi, których poznałem jako kandydatów do, do Sejmiku, czy, czy do powiatu, też poznałem sporo osób. No to jest determinacja, żeby te wybory wygrać. Tak? No, PiS jest jednak na, na takiej fali, no, w lekkim spadku, można to tak określić. I, albo jednak... ten elektorat przepływał, patrzy i tak, no minęło 100 dni, no miało być fajnie, a tu podwyżka, tam podwyżka, siam podwyżka, tu obietnica, na razie bez pokrycia. Wiadomo, że ludzie są niecierpliwi, to, to jest jasne. Tak, pis, I może to nie było tak źle, no PiS jaki był, taki był. No ale tak, te 800 plus dali, tu coś dali. No teraz 800 plus dalej dajemy. No tak, bo się nie, odebra nie, nie odebraliście. Ale nadal ludzie, to, nadal ludzie, nadal ludzie, ludzie te świadczenia otrzymują, więc tu myślę, że, że różnica, różnica jest niewielka. Natomiast. Ale jest gmeranie przy waloryzacji emerytur? Jest wiele rzeczy, które mogą jakby, jakby, jakby też sprawiać niezadowolenie, ale tak jak panu już, już jakby wspominałem, no to, jest, to są trzy miesiące rządów. No. Dajmy jeszcze chwilę i rozliczmy się, nie wiem, po roku na przykład no, z tych obietnic, bo to będzie jednak zupełnie, zupełnie inne rozliczenie, bardziej rzetelne i bardziej prawdziwe. Czyli jeżeli już będziecie układali swój budżet, nie będziecie się musieli męczyć będzie z projektem poprzedników, tak? Mhm musimy pamiętać też o tym, że, że trochę tych pieniędzy z KPO wpłynie do, do, do kraju, trochę ta gospodarka się pobudzi, trochę będzie też, 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 że finanse państwa będą w znacznie lepszej kondycji. Mam taką nadzieję przynajmniej w następnym roku. A pan nie odczuwał, że za rządu poprzedniku, mówię, w samorządach, samorządom działo się lepiej, bo były różne programy na wyrównywanie szans i znam samorządy, które dostają co chwilę jakieś pieniądze, już nie mają na co wydawać, autentycznie. A to są Samorządy były głównie związane z spisem. tak. No, to, nie wiem. To, 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 to były te samorządy, no, ma pan taką też na analizę na pewno ciekawą, że, że tak było. Natomiast no, na przykładzie Tarnowa wiemy, że tych pieniędzy nie było zbyt wiele. Na pewno nie byliśmy jakoś preferowani w Warszawie Zarządu Prawa i Sprawiedliwości. No i też nie, nie, nie było nam łatwo tutaj żyć. Ale to też są zarzuty pod adresem pana prezydenta ustępującego że wykazywał tak zwaną średni, średni poziom yy, dialogizowania. No dialog nie jest taką jakby najmocniejszą stroną, stroną pana prezydenta i na pewno tu jakaś wina w tym jest. Natomiast no, czy jedyna? Nie wiem. No, wydaje mi się, że jednak nie byliśmy tutaj zbyt mocno postrzegani. Też, też myślę, że, że też nie mieliśmy dobrego lobby w Warszawie. Ma pan pretensję do kolegów z PiSu, że mogliście w przerwie w sesji Rady Miejskiej, tam w kawiarence przy lustrzance. Chłopaki, macie przepięcie na Warszawę? Załatwcie dlatego nawet dzisiaj była taka śmieszna sytuacja, bo, bo pan Henryk Łabędź, kandydat na prezydenta, robił konferencję prasową pod, pod dworcem w Mościcach. Dzisiaj znowu robił? Chyba tak. W sobotę miał. No to może była druga. A może tą sobotnią widziałem. No i to też tak można powiedzieć, no, gdzie, gdzie byli rządzący przez te 8 lat. No, pieniądze. No bardzo, były pieniądze... Przepraszam bardzo, rządził m.in. pan. Pan był rządzący w koalicji z panem Warsz prezydentem. Rządzący w Warszawie że mogliby Warszawa, dać zgoda. pieniądze na, okay. na ten dworzec, jakby roztaczać tę wizję rozwoju tego szczególnego datornowego miejsca, bo ten dworzec jest piękny, on jest charakterystyczny i myślę, że warto go wykorzystać. No dzisiaj robimy konferencji. Użytem na czasie pan minister Adamczyk wpisał dworzec do remontu. No wpisał i chyba będzie remontowany. I chyba będzie remontowany i tam. PiS ma teraz pomysł, aby umieścić jakiś centrum nowych technologii. Uh -huh. na inteligencję. pan Partyński się tym zajmuje. Uh -huh. No to, 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 że pan Adamczyk pisał, to jest jedno, no, ale drugie to też musi być zgoda obecnego rządu, prawda? Ja myślę, że musimy... No chyba nie odwrócić sobie uszu z Myślę, że musimy wszystko zrobić, żeby ten dworzec faktycznie wyremontować i, i żeby jemu przywrócić jakiś odpowiedni blask. Tak? Jakikolwiek. Jakikolwiek, no bo tak, obwodnica chyba wschodnia spadła na dobre. Niekoniecznie rozmawiałem o tym ostatnio w generalnej dyrekcji drugiej autostrady, i jakby tam znowu te projekty zaczynają być odtwarzane. Wróciłby, wróciłby ten pomysł w okolicach woli Rzydzińskim? Tak, taka jest koncepcja, dlatego że tam jest w zasadzie wszystko już gotowe. Nie no chyba nawet decyzja środowiskowa. Decyzja środowiskowa, więc te, powraca ten temat. Tak jak wspominałem, rozmawiałem z panem, z panem z panem też Markiem Sobą, który jest z kolei też przewodniczącym tego zespołu parlamentarnego Małopolski. Małopolski. Byliśmy w Generalnej Dyrekcji Drugi Autostrad. I faktycznie no, ten temat może być w jakiś sposób w, najbliższych, najbliższych, w najbliższym czasie jakby, jakby poruszony. A jak będzie z kwestią płacenia? Bo pan minister Adamczyk powiedział, ja płacę do granic miasta, te a pan powinno... prezydent sobie będzie płacił de facto 13... 3 czwarty 4 nas nie stać, bo ja na takie, takie sumy, bo to jest około chyba 300 milionów złotych po stronie. No, grubo desta. tam było. I, I to jest pewne. Natomiast, natomiast też mówiliśmy w generalnej dyrekcji drugiej autostrady o takim wsparciu yy, z różnych środków i te środki powinny się znaleźć przy dobrej woli. Więc autostrady trzeci. Na razie, z, na razie postaraliśmy się, aby został wyrysowany przez całą naszą obwodnicę od mościc do tego zjazdu w krzyżu y, trzeci pas i to ułatwiłoby nam sprawę. Rozmawialiśmy. No, to, że Adamczyk mówił, żeby zrobić trzeci tam w kierunku Wrocławia. Tak, no, w tej chwili się to wyrysowuje, więc ja taki wniosek poddałem na tym spotkaniu w generalnej dyrekcji. Zobaczymy, czy, czy generalna dyrekcja się do tego ustosunkuje. Y, no, myślę, że to też jest. Y, Proces długofalowy, no to nie jest coś, co się stanie za rok czy za dwa. Natomiast no, warto. Ale to pan walczyć. mówi o pasie czy o zjeździe. Ja już mówię, no już mówię o zjeździe, o zjeździe. Tak? Hmm. bo warto o to walczyć. Wiadomo, jakie są z tego korzyści. Zresztą e, mówiłem o tym też w kampanii wyborczej też u pana o tym rozmawialiśmy. Te tereny inwestycyjne, które moglibyśmy otworzyć, no to jest ratunek też dla miasta. Ale mówię, to na pewno nie jest proces. Yy, Wiem, kilkuletni, no to potrzeba na to trochę więcej czasu. Rozmawiał Pan w Ministerstwie Aktywów Państwowych o sytuacji Grupy Azoty? Tak, rozmawiałem o sytuacji Grupy Azoty z naszymi O, Czy tam na wirtualnym nowym przemyśle, że rząd na szczęście jest przeciwny dekompozycji grup? E, tak, to jest chyba dobra wiadomość, natomiast w tej chwili w, we wtorek są przesłuchania zarządu, czyli ludzi, którzy, którzy mogliby za z nami zarządzać. E, no i od nich będzie zależało dużo. No to wsparcie ministerstwa Powinno być ogromne i, i musi być ogromne. To no, spółka strategiczna. Spółka strategiczna i myślę, że też ważna no, niezwykle dla, dla Tarnowa. No, nie wyobrażam sobie, żeby mogło się stać coś, coś z tą spółką niedobrego. Natomiast w ministerstwie zdają sobie wszyscy sprawę z powagi sytuacji, to po pierwsze. No i po drugie z tego, że, że ten zakład bezapelacyjnie trzeba ratować. No coś tam drgnęło w wynikach, bo sprzedaż nawozów się poprawiła. W kontekście poprzedniego roku, no tak, ale jeszcze chyba dużo brakuje do tego, żeby to. Nie, żeby, no pani, z taką stratą. Żeby odzyskać jakby to co, to, co straciliśmy przez te ostatnie lata. Dobrze, to przez był... różne Przez różne dziwne... Przez poprzedników, chce pan powiedzieć. A, przez stany gazu, no przez, przez różne czynniki. No musimy też pamiętać o tym, że, że nie mamy embarga na, na nawozy z, z Rosji. Dziwnym trafem też Unia Europejska nie zauważyła tego tematu. a może... Unia Europejska chciała importować nawozy z Kanady, które są przez um... dwie trzecie tańsze od naszych. Na pewno teraz jest ważny ten, ten proces konkursowy, aby ci ludzie, którzy zostają wybrani do zarządu, to byli ludzie, którzy są naprawdę fachowcami. Będzie ten... ktoś z Tarnowa? W Radzie Nadzorczej poza panem przedstawicielem załogi nie ma nikogo? No, jest w tej chwili pan Paprocki. No to z załogi jest. Tak, no, przewijają się nazwiska tarnockie. ja też optuję za tym, żeby ktoś ktoś jednak, przynajmniej jedna osoba w zarządzie była. Mówili o panu Marcinioku, potwierdza pan? Nie potwierdzam, nie zaprzeczam i myślę, że nic pan więcej do mnie nie wyciągnie. Natomiast... mówili o Panu, że nawet pan Szczypiński jest gotów się poświęcić. Dla mnie najważniejsze, żeby to był ktoś z Tarnowa, żeby ktoś z realia tarnowskiej, żeby ktoś wiedział o potrzebach miasta, człowiek stąd po prostu. No bo trudno też, też iść do kogoś z poli czy współację. No tym, to ostatnio. I mówić o tym, jakie są potrzeby w Tarnowie. Znacznie łatwiej byłoby rozmawiać z kimś stąd. Dobrze, ze zrozumieniem przyjął pan decyzję grupy Azoty, że wycofuje się ze sponsoringu sportu. Generalnie żurzla, no bo tu szły największe pieniądze. Nie tylko dzisiaj Piłki ręcznej. Dzisiaj informacja. Pańska siatkówka, chyba też się ogrzewa trochę w Słońcu Azotu. Oczywiście, że tak. Natomiast dzisiaj była informacja z policji, że definitywnie Grupa Azoty chyba przestaje finansować Chemika. Chemika, Ja mówiąc sobie współpracownikom, czy tym ludziom, którzy klub tworzą, już rok temu, że na Grupę Azoty nie ma co liczyć, wystarczyło czytać zwykłe jak długo był Pan dobrym wujkiem? A co mówił prezes Chin rok, dwa lata temu? Szukajcie sobie lokalnych sponsorów. Bo nie będzie dobrze. Skarbonka nie jest bez I W przypadku, muszę Panu powiedzieć, akurat siatkówki, tak się, tak się, tak się, tak się działo, bo, bo z tego, co pamiętam, te budżety w, w, niektórych, w niektórych latach to, to było 40% jakby Grupy Azoty, reszta to byli sponsorzy. 60% Pan sobie szukał. Tak. No, no, ci ludzie, którzy też w klubie byli i, i, i to było takie, takie czyste, klarowne. I myślę, że ta sytuacja nas zmuszała też do tego, żeby, żeby takich sponsorów zewnętrznych szukać. Natomiast no, trochę to ciepełko, które miał to miała piłka ręczna, czyli te umowy długoletniej, wpisanie w strategię. Tylko, grupy. że wiem, piłka ręczna nie jest tak finansochłonna jak Żużel, mimo wszystko. No nie jest, no, ale natomiast no dzisiaj każdy milion jest ważny dla grupy azoty. To trzeba, trzeba sobie też powiedzieć. Oczywiście Żużel yy, to są największe wydarzenia. No flagowy sportarnowa. Ja nie jestem fanem Żużla, ale mam wielu przyjaciół, którzy się pasjonują żużlem, no i oni no, cierpią z tego powodu. No. Dużo ludzi cierpi. No Ja myślę, że też cierpi na tym miasto, bo, bo jednak my tą kulturę czasu wolnego musimy mieć jakąś wypełnioną. Ludzie w sobotę czy w niedzielę muszą mieć jakąś rozrywkę. No na haś. Poza kinem, teatrem czy sportem ta rozrywka powinna być też zapewniona w inny sposób i, i myślę, że, że, że musimy też powalczyć pewnie o to, żeby, żeby te dyscypliny, które były, które były dotowane przez grupę Azoty, znalazły innych sponsorów. Szukanie sponsorów w naszym okręgu jest bardzo trudne. Nie ma firm, które, które chciałyby, czy miałyby takie możliwości wspomagania, wspomagania sportu, ale musimy też usiąść nad tym tematem pewnie globalnie, być może z, z Panem z tym Rasiem, rozmawialiśmy o tym wczoraj. Że... Pan Warzała się chyba chwalił, że pójdzie do pana Rasia i pan Raś po prostu spółki skarbą będzie pchał, i ci idzie do Tarnowa. No, Wie pan co, no, będziemy poważni. Natomiast, natomiast, natomiast będziemy szukali rozwiązania na pewno, żeby uratować i uratować i wspomóc, wspomóc piłkę ręczną i być może siatkówkę, to też, też, też do końca. A nie, mniej. czuje się pan trochę współwinny, że jako długoletni przewodniczący Komisji Sportu nie potrafił pan przekonać pana prezydenta Romana Ciepili, żeby więcej dawał na sport? Czuję się, absolutnie czuję się, trochę tej winy przyjmuję na siebie, natomiast trochę mi zabrakło Nawet pan takiej... powiedział kiedyś wprost, zgodził się pan, Pan ze stwierdzeniem, że pan prezydent zrobił pana w bambu. Tak, no tutaj dałem tak, się akurat zabrakło mi takiego nosa politycznego. Dzisiaj drugi raz tego błędu bym nie popełnił. No przyznaję się do tego, no, no cóż, no, nie jesteśmy być może współwinni temu, natomiast ja walczyłem yy, przy każdym budżecie o sport. Pieniądze dodawałem. Pamiętam te, te wnioski, które składałem, i przy nich optowałem co, co roku po 500 tysięcy więcej. To się udawało i faktycznie można to sprawdzić, że, że, że gdyby nie moje wnioski, to tych pieniędzy byłoby z kolei o te 500. No, Panie, ile miasto dało na żużel? Na mineralną panu. No nie, na druk programów. Na memoriał świętej Pamięci są, że to pana Bałtyckim. Tak, tylko musimy to rozdzielić. Żużel to jest też spółka akcyjna, to są akcjonariusze. tak? I tutaj ten sport powinien być dotowany na pewno z promocji miasta, z wyliczenia ekwiwalentu reklamowego. Natomiast... natomiast no do... i na ile, na ile było podliczone, że miasto, nazwa Tarnów się pojawiała? No pan takie, staty... pan takie wyliczenia prowadził w Ja miałem przy Adków, takie czy... wyliczenia przy że to było kilka milionów złotych na pewno. Nie wiem, czy nie 4 czy 3 miliony złotych, już w tej chwili nie pamiętam. No w Żużlu mogło być to, to, to znacznie więcej. No może nie w drugiej lidze, no ale już w pierwszej lidze, czy w extra to już w ogóle... No drugą ligę transmituję. Telewizja, więc już. No to nasze mecze też transmitowała telewizja. Te, teraz zaczęła transmitować. No to siatkę pan mówi, tak, tak to było. No piłkę ręczną zaczęła transmitować telewizja, więc te ekwiwalenty reklamowe no były, były w jakiś sposób policzalne i, i dla miasta były niezłe. No więc, więc myślę, że nawet tego miasta przeznaczało połowę tych sum, które, które z tej telewizji wyciągał w postaci ekwiwalentów A to może inaczej, jak panu dawali na siatkówkę, załóżmy tam, rzucam X, z czego X minus 1000 zł, panu zesłał tam jakieś grosze, bo pan te pieniądze z powrotem oddawał za wynajem hali. No, to za nie bardziej by się opłacał, żeby się dostali hale za darmo? Mówię, Arena Jaskółka. Katarny. Myślę, że tak, natomiast no, z kolei to był problem to Siru, który też musiał w jakiś sposób ten, ten wynik pokazywać, jak w jakiś sposób yy, też przed panem prezydentem się tłumaczyć z, z, ze swojego wyniku. Myślę, że należałoby tą sprawę już przy nowym rozdaniu prezydenckim, czy, czy, czy tej Nowej Radzie Miasta jakby, jakoś uporządkować. Natomiast to na pewno zabrakło też, to czy czym nieraz mówiliśmy, tego dialogu i zdolności słuchania przez Pana Prezydenta Ciepiele i Rada Sportu i Komisja Sportu nieraz naznaczała pewne kierunki, które, które byłyby dobre dla, dla funkcjonowania i wszystkich dyscyplin. I pan, wie Pan, co jest symptomatyczne w tym wszystkim, że jak pan już cisnął zabawkami po tytułem Komisja Sportu, to nikt się nie kwapił, żeby to po panu wziąć? Wziął pan żmuda, mhm. no ale jakoś tak uśmiechał się, ale się nie cieszył. Bo to trudne kawałek chleba. Tym bardziej że ma się przed sobą partnera, który dysponuje pieniędzmi, bo tak naprawdę dzisiaj światem i wszystkim innym rządzi ten, kto ma pieniądze, a w tym przypadku jest to prezydent, no, który, który nie ma też woli na to, żeby, żeby, żeby takim dobrym okiem spojrzeć na to środowisko sportowe. Ja walczyłem jak. Może mogłem. pan skarbnik tak nie. Nie, prezydencie, nie, tu ścinamy z kultury i ze sportu, zrobimy chodnik. No bo z tego najłatwiej jest chyba ściąć. No ja walczyłem jak mogłem i tutaj nie mam sobie nic do zarzucenia. Natomiast, natomiast na pewno. Ale nie wyszło. No na pewno w, w tym przypadku zabrakło mi też konsekwencji, tak? No bo kilka głosowań, które mogliśmy. Nie zagłosować nie, nie w tej linii prezydenckiej no sprawiłoby pewnie, że, 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 że Pan Prezydent by zwrócił nas w no, szczególniejszą uwagę. No dobrze, było, minęło. Pana Prezydenta nie będzie, no chyba, że go... A nie, już za późno. Nie, już, już nie będzie. Za już późno. nikt go nie poprosi na Wałowej. Nikt. No właśnie, to taki... O, tak mi się wydaje, że Pan Prezydent, Pani Mękalowa, to są tak najbardziej no tacy nawet upokorzeni trochę. Bo tak już... Pan prezydent najpierw, że będzie podbijał Polskę. Aha. No dobra, nie podbił. No bo pan Wardzała bardziej mu zaufali, suweren bardziej są. No to będzie podbijał Sejmik. Nie ma na listach. No i nawet ten, na listach do Rady nie jest. że pan jest prezydent sobie da, radę, da radę, pewnie jeszcze o nim nieraz usłyszymy. Natomiast... No a pani Menkal już no. oblepiła całe miasto, także pan się nie przycisnął. Wszędzie pani Mękal była. Jest jeszcze. Nie, jeszcze, no ale jest, jest kandydatem do Rady Miasta, no, tak. no, więc, no więc teraz I to, jest odsłonę. A, no, męski kolega w takiej szeroko rozumianej koalicji, pan Ciesielczyk. Pozdrawiam pana Ciesielczyka. Cieszę się pan? E, tak. Człowiek wysokiej kultury. No, w końcu przewodniczący Komisji Kultury, proszę pana. No, no. no tak, nie można mówić. No, no i najaktywniejszy radny, proszę pana. Że... Według y, gazety Krakowskiej. Ja nie wiem, czy, to, czy, czy pan się podał wystąpienia, czy minuty, bo to jest jeszcze. Jakby... No się nie, muszę z kurki zapytać, że oni to liczyli. Pan Bardzo miał jeden. Ale to jest na stronie na stronie. Na stronie ja na stronie to widziałem na internecie gdzieś, okay. na nasze miasto. No ale wie pan, czytałem taką książkę o Michale korbuci wiśniowieckim To był uh -huh. król. Tu pewnie w tej książce o nim będzie. Że znał sześć języków, tylko w żadnym nie miał nic do powiedzenia. Uh -huh. uh -huh. Zostawiamy Pana Marka no. Pański kolega. Nie, nie, no ja nie jestem z Koalicji Obywatelskiej. Pan Marek Sierczyk jest kandydatem z list Koalicji Obywatelskiej. To jest kolega pani Mękalowej, pana i pana Kajpusa. No Ale ja... żeście tak poszli pod rękę. Jakie nasze nie, miasto nie pod rękę. No, koalicja Obywatelska postanowiła wspierać pewnego dnia Jakuba Kwaśnego na prezydenta i myślę, że akurat y, to był dobry kierunek. No, nawet dobry. pan Donald Tusk poparł pana Jakuba Kwaśnego. Nawet pan Donald Tusk zauważył walory pana Jakuba Kwaśnego. Więc idziemy jakby wspólnym frontem. Myślę, że to dobre jest, żeby te głosy... Też Ale nie to nie idziecie Taka was miłość dotarła, czy mać taką szeroką perspektywę, to tutaj. Nie, ja coś panu... w końcu zrobimy na no przykład dla sportu. Ja muszę panu powiedzieć, że poznałem tę grupę ludzi, która, która kandyduje z naszych list. Mówię o ugrupowaniu w którym do niedawna też przecież działałem, to są też fantastyczni ludzie i, i jestem pełen podziwu dla tej energii, dla tego różnego rodzaju spektrum tych zainteresowań, które, które w nich jest i, i myślę, że to dobrze wróży dla tego miasta, naprawdę dobrze wróży. Na ile mandatów liczycie w tej szerokiej koalicji? Na 10. 10, na 23, nie? bo nie będzie mm. 25. A ugrupowanie pana Rodaka jest zdolne namieszać, tak jak jako nasze miasto Tarnów namieszali lat temu 5,5, mhm. kiedy mając 5 mandatów, dostaliście wszystko, co chcieliście. Przewodniczącego Rady, Komisji, które chcieliście, dostaliście. Mhm. Czy takim czarnym koniem może być teraz tak dla Tarnowa? Patrząc na kampanię, to wszystko dzisiaj wokół pana Rodaka, na też na ludzi, którzy no, taki w taki sposób trochę brutalny nas atakują. Myślę, że to jest też a tak na Jakuba szczególnie. No, to nie jest też uh, coś, co jest akceptowane Nie, przez się pana tym oszuka. No, ale te taki pojawiają się trochę z innej strony. Ja myślę, że ta czysta kampania, te trzy tygodnie no, no, musimy już jakby to wytrzymać. Natomiast ja życzę panu Rodakowi jak najlepiej. Natomiast uważam, że lepszym kandydatem na pewno będzie pan. Dobra, jakoś. nie uprawiamy kampanii. Jak będzie pan kłaścił, to się będzie promował. Bardzo proszę. Dobra. A nie będzie takiej szorstkiej przyjaźni jak w między koalicjantami? Albo jak wasza niespełniona koalicja naszego miasta Tarnów z Koalicją Obywatelską Ale lat temu pięć pół? Przyjaźni takiej, takiej kim wewnętrznej. Kim? Podpisaliście, mili Państwo, jak to się nazywa? porozumienie programowe. No nic z tego porozumienia. Tak to rokowałeś, że pan Olszówka bo wtedy pamiętam, taki tam pompowany, tak, mamy ten power, wchodzimy jako świeża siła. No, Rokowało to, powiem panu. Wtedy. Później, później to, to porozumienie nie było respektowane w zasadzie, można Z mojej strony można No, no głównie tak. No. Mhm. I, I można powiedzieć, że, że, że już później nie było. No, taka jest też prawda, no, brutalna prawda. No i pan tak to dźwigał, to brzemi jako przewodniczący klubu. Tak. Ale z wielką sympatią. Ale Persaldo wyszło na Pana, bo Pana do Sejmu wybrali. Wie pan. Z wielką sympatią. Wracam do tego okresu, tak naprawdę i też oczywiście bardzo miło to wspominam. A nie podoba się Panu w parlamencie? Nie tak jak w samorządzie. A czy inaczej pan sobie wyobrażał tam wiejską 468? Ja wydaje mi się, że przed 15 października kochałem to swoje życie i myślę, że tam jest też zupełnie inny świat. Pan o tym też wie, przecież bywał pan też w Sejmie. No, od kiedy to Natomiast było? myślę, że to, co dla mnie najważniejsze, zawsze to podkreślam, że te 4 lata muszę bardzo solidnie przepracować dla regionu, dla mieszkańców. To po pierwsze. I po drugie. Mm, ta sprawczość jest jakby dla mnie najważniejsza, to, to co mogę. Ja z tego pana będą rozlicze, bo to wie pan, to lubią sportowców, ma wielkie cechy wolitywne, a tego nic z nich nie wynika. To, to, to jest po pierwsze, ale to, to ja tego rozliczenia się nie boję, bo, bo, bo wiem, że tą pracę wykonam rzetelnie i wszystko zrobię, żeby tutaj yy, zmienić no dobrze, tu nasze doczenie. interpelacja, bo pytania w sprawach bieżących w kwestii Tarnowa, jakie pan złoży? Czy to będą azoty? Czy to będzie trzeci zjazd? Nie, ja, będzie... o azotach się już dużo mówiło. Dajmy azotom trochę spokoju, bo tak naprawdę, tak naprawdę. Pieniądze lubią ciszę? Pieniądze lubią ciszę i też składałem interpelację dotyczącą azotu. Odpowiedź od pana ministra y, przybyła nie tak dawno. Y, Zostawmy azoty. Trzeci zjazd też ta interpelacja została, została wysłana, więc te tematy najważniejsze są. Uniwersytet dla Tarnowa? Byliśmy z panią rektor, u pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, w obecności pani wiceminister Mrówczyńskiej. Rozmawialiśmy na temat rozwoju uczelni. Jest też aprobata absolutnie zgoda pana premiera na to, żeby tą uczelnię rozwijać, więc, więc to wsparcie jest. Wierzy pan w kierunek medyczny w Tarnowie? Był tu niedawno pan dr Wojciech Suseł. Mhm. Jak się przejechał po tym kierunku? Przecież panie, to trzeba ciężkie miliony włożyć. Rozmawialiśmy o kierunku medycznym i muszę powiedzieć, że pani wiceminister, z którą rozmawialiśmy wtedy, była bardzo yy, zadowolona z tej rozmowy. Pani, yy. pani rektor obecna, pani rektor. On, Gratulujemy dobrej kadencji. Jest, tak? Oczywiście. Gratulacje. Yy, przedstawiała to naprawdę w sposób bardzo rzetelny, z wielką pasją. Yy, Wielkie zdziwienie też wywołał temat, no bo jak przyjechaliśmy do ministerstwa, to wiadomo było, ile potrzebujecie. No nie potrzebujemy, bo okazuje się, że Państwo, Akademia Tarnowska, przepraszam, dysponuje środkami na swoim koncie mm, niemałymi, także, 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 te procesy. jak Gdącza Czabra Trzeba, ale, ale, ale nie pojechaliśmy tam, tam po to. Pojechaliśmy bardziej po, po aprobatę tego kierunku, bo jest to kierunek, który na pewno pomoże też rozwinąć. Pan zna pana doktora Susła. Znam. Proszę z nim porozmawiać. Jak pan usłyszy, kiedyś... nie tak włosy dęblastował. Ja bym mówił, co trzeba musowo zrobić, żeby to w ogóle pyknęło. Ale zrobimy to. Proszę mi wierzyć i myślę, że z panem doktorem Susłem też możemy Pozdrawiam to Pozdrawiam pana doktora. Też możemy to przedyskutować. O, starczy je do rady. Też widziałem. widziałem, Życzymy powodzenia, oczywiście. Ale myślę, że, że możemy porozmawiać i też, też jakby. Jest wielu, wiele osób, które nie widzi tego kierunku, to jest prawda, w Tarnowie. Natomiast jeśli powstał taki kierunek w Nowym Targu, zupełnie... W Sączu. W Targu też? W Nowym Targu. Zupełnie bo w Sączu nie... tak, bo oni tam mieli tylko na sekcji, sekcji jeździli do Radomia na początku. A nie w Nowym Targu? Ja jestem pewien, że w Sączu. Dobra, w nowym. No w jakimś nowym, ale to możemy to sprawdzić. To, 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 to na pewno może powstać w Tarnowie. Myślę, że jest to też taka furtka na to, żeby tutaj ściągnąć trochę innego rodzaju młodzież. To jednak mm -hmm. będzie młodzież niedojeżdża, a ta, która tutaj się zakotwiczy na ten tydzień. Wyda też tutaj, wyda też tutaj pieniądze, prowadzi tą swoistą energię, który, która, w nam brakuje. która w miastach akademickich jest nad dwiraz widoczna. Więc myślę, że. że z, Podążajmy do tego kierunku. Wiem, że są ludzie, którzy, którzy sceptycznie do tego podchodzą. Albo realistycznie, wie pan. Bo ja nie podejrzewam pana, Sosła, o, o taki programowy sceptycyzm, bo on jest Ale to warto było, żeby też... Żeby, wie, wie pan, to jest też trochę tak, że, że, że te uczelnie krakowskie, czy rzeszowskie no nie będą też za tym, żeby otworzyć te kierunki. No oni się za, są sobie spokojni. Oni z głodu nie umrą. Trochę im jednak odbierzemy trochę jednak odbierzemy i myślę, że to jest też też walka o to. Natomiast no ja Mówię, uczestniczyłem w tych rozmowach i, i osobiście z panią rektor, i w ministerstwie. Ta pasja, zaangażowanie wszystkich pracowników uczelni, z którymi miałem w tym temacie kontakt, jakby też przekonuje mnie do tego, że, że to jest dobry, dobry kierunek dla miasta i, i ja będę na pewno dążył do tego, żeby, żeby to wsparcie jakby organizować na szczeblu warszawskim. Każdy krok, który pchnie tarnów na nowe ścieżki rozwoju i podniesie z najlepszego okresu w swoim rozwoju. Być może będziemy wskazany. mieli też dobre wiadomości w, w kwestii infrastruktury sportowej, które głosimy. Być może. No to ja nie chciałem tego tematu ruszać, no bo stadio De La Cruz. Stadio na razie nie, bo ze stadionem też rozmawiamy. A ten drugi po drugiej stronie? No właśnie, może, Tą o był, może o tym drugim będą jakieś dobre wieści, może będą też dobre wieści na temat tego projektu e, Akademii Unitarnów. E, to tam były pieniądze przyznane, parę milionów. Za poprzedników. Pieniądze, natomiast jeszcze to nie jest chyba wszystko dograne, to chyba się powinno wydarzyć na dniach, z tego co wiem. Natomiast y, też będziemy dużo czasu poświęcali na to, żeby modernizować te nasze orliki, które są, czy je trochę trochę, trochę remontować, bo na to są pieniądze. O to bym mówił jako Rada, czy z perspektywy ministerstwa, żeby ja zawić pieniądze? Ja z perspektywy pieniądze. ministerstwa, dlatego że w tej chwili 2 miliardy 87 milionów złotych ministerstwo przeznacza na infrastrukturę. To są nowe projekty, takie trochę egzotyczne dla nas, ale to jest to jest projekt, który dotyczy. Y, budowy lodowisk. Być może warto by się było zastanowić, żeby w takim procesie uczestniczyć No Ale by się to była zima, to nie było. Lodowisko. Ale kiedyś był taki pomysł, ale to chodzi o duże lodowiska, takie, takie naprawdę duże. Był taki kiedyś pomysł. Byli u mnie ludzie, którzy, którzy z tego środowiska się wywodzą. Wiadomo, że brakowało pieniędzy, ale ten program ministerialny jest już otworzony, mhm. czy będzie za parę dni. Jest program, który dotyczy tras biegowych. Też fajna, fajna inicjatywa. Mamy też tradycje biegowe, bo wiele osób w tarnowie też biega. Trener Jasi czy jego drużyna? Tak jest. Pani Prymakowska. Pani Promakowska, tak. Więc być może te kierunki są dobre. Na pewno tak jak mówiłem, rozwój tych orlików, bo to jest sprawa priorytetowa. Wiele fajnych pomysłów w ministerstwie się pojawia, między innymi otwarcie tych, tych szkół dla różnych podmiotów i wieczorami. Nie popołudniami, Pan pomyśli, jak zagospodarować taki prezent, który nam fundował, ustępujący pan prezydent z naszych pieniędzy, Arena Arena Jaskół Katarów za 60 panik, bo tam wiatr częściej hula niż. Jakiejś siatkarki? A kiedy siatkarki wrócą do Ekstra Mam nadzieję, że niebawem. No, no, czyli <gry> nie, nie jestem w stanie panu po, tego powiedzieć. Natomiast myślę że, myślę, że też te lata, które ja przy klubie spędziłem i to wszystko co się działo przez te 12 lat, yy, można wysnuć tezę po, po tym okresie, że że Tarnów zaakceptował siatkówkę żeńską, że, że, że są kibice, którzy chcą przychodzić, myślę, że warto, warto o tą drużynę powalczyć. No, ale... Tak, Leszek Dziński chodził, Jurek Kowalski między innymi, oni Leszek byli Dziński fanatykami. Chodził, Leszek chodził, Leszek się angażował w różne prace klubu Kibica, tam też poznaliśmy pozdrawiamy. się, pozdrawiamy Leszka, tam też Startuje. poznaliśmy się, też słyszałem. Trzyma kciuki. E, więc więc, więc dużo, ludzi, dużo ludzi tam się poznało. Wartościowych ludzi są przy klubie, są w klubie Kibica, więc myślę, że to też sprawia, żeby... Że tak no chyba się panu spięło to finansowo. To na koniec już zupełnie, bo nam się tak miło rozmawia, a czas ucieka. E, to mamy... to ile, ile już mamy? No, że mamy na liczniku, ale ciekawie się rozmawia. Bo to Nie wiem, kiedy pan przyjdzie następnym razem, nie, nie, więc wolę ja przesłuchać. Pan, pan wie, że przychodzę zawsze, jak mnie pan zaprasza. Jak pan ma czas. Nie, nie, jak mnie pan zaprasza. Dobra, no, nie, nie zaprasza nie, mnie proszę... pan dwa miesiące, to nie Dobra, byłem. dobra, nie chudźmy się, nie jesteśmy <laughs> w Sejmie. Przywołuję pana do porządku. Dziękuję proszę bardzo. uprzejmie. E, jak rozmawiacie z panem, panem premierem Kosiniakiem Kameszem, będą nowe zamówienia dla mechanicznych? Myślę, że tak. Myślę, że w ogóle zbrojenie i to bezpieczeństwo kraju jest dzisiaj priorytetem. Widział pan, ile dostaliśmy z Europy pieniędzy na zbrojenie? Ale! Sypnęli! Mówię o tym przy każdym wystąpieniu, ja byłem ostatnio. W Gdowie na wystąpieniu, na, na spotkaniu PSL-u trzeciej drogi mówił o tym tam właśnie minister obrony, premier. Władysław Koziniak, kamysz Myślę, że te pieniądze no, musimy przeznaczyć bardzo dużo. No, wiem, A nie, te skończy. z Europy, ile myśmy dostali? Dwa miliony? Jakieś <grych> no. grosidła naprzeciw tego, co dostali z grupy, z Natomiast, no My musimy, my musimy sobie sami, sami z tym poradzić i sami wygospodarować w budżecie no, no, odpowiednie środki. Eee, I myślę, że wszystko zmierza tego, w tym kierunku, żeby też i, i zakłady mechaniczne w z tego skorzystały. Eee, myślę, że będzie dobrze. No. A pan Łabędź się utrzyma na posadzie? No nie wiem, no pan ma będzie zawsze związany z, z, z obozem poprzedników. poprzedników, wiadomo, że ta A, koniunktura... to będzie tak do gołej blachy, jak mówi chyba pan nieu. Pan teraz mówił o piłowaniu katolików? Ja, ja nie wiem, bo ja, ja, też, ja też jestem szeregowym posłem, więc nie uczestniczę, dobra, w tych, ja nie uczestniczę w tych wszystkich rozmowach. Ja akurat z panem Henrykiem Małdziem miałem bardzo poprawne relacje przez te wszystkie lata. Ostatnio spotkaliśmy się okazało się, że mamy jednego wspólnego fryzjera i siedzieliśmy na dwóch fotelach. No, na, dwóch fotelach. na dwóch fotelach koło siebie rozmawialiśmy. Nie mam żadnych problemów z panem Henrykiem, a będzie mi. Okay. Nawet go lubię. No. Zobaczymy, co na to Polska Grupa Zbrojeniowa. Tak, to, to pan Marcin Kulasek tam chyba ma pod, pod sobą Polską Grupę Nie. Zbrojeniową. Yy, jako wicepremier, minister aktywów państwowych. Jako, jako państwowy, no myślę, że on to ma na głowie i pewnie jakieś decyzje będzie podejmował. No być może Ale w W czasie. konsultacji z panem premierem Kosiniak. Być może, Obyd. być może tak. No. Można kogoś pozdrowić. Ale Panie redaktorze, A, Jezu, panie redaktorze, wiem. wiem. Panie redaktorze, Żurek. Dziękuję. Dla pana Kudrańskiego. Nie wiem, czy pan gotuje w ogóle. N tak, wodę, bo, jajko bo tutaj twarego. jest też przepis na ten Żurek. Także, Dobrze, że także nie ma co ze, To jest produkt regionalny. Krótsza, można sobie kupić mocniejszą kulę. Mniejszych liter nie było. To jest produkt regionalny. Dobra. To też jakby promujemy. Na promujemy, promujemy produkty regionalne. No Dobra, dziękuję. Niech pan mi dać znać, czy, czy wyszedł, czy dobrze. Kasia ugotuje. Już nie mówię, żebym pan zapraszał na kubek żurku. Zapraszam, ale, ale. Posprzątam w mieszkaniu. No to może pan kogoś pozdrowić. No pozdrawiam wszystkich. państwa. życzę przede wszystkim zdrowych i wesołych świąt wielkanocnych. To pan nie chce dobrego. przyjść przed świętami już do mnie? Przed tymi? No. Przed tymi już chyba nie. Szkoda. Jestem w Sejmie. A no. Jutro wyjeżdżamy, jutro jest klub. Dwa dni, dwa dni po Sejmu. W piątek być może kilka ministerstw postaram się odwiedzić i porozmawiać o no tak. tych istotnych sprawach. No to panu też zdrowy, spokojny. Dla dobra, dziękuję, wszystkiego dobrego. Ja standardowo, tatusia, siostra strajka się. Wie pan, co? z czego się cieszę? Jednego, że pan nosi cały czas herb tarnowa w klapie. No Tak jak kiedyś obiecałem, mam tych herbów kilka. Przepinam z marynarki do marynarki. Bardzo dobrze. Ja mam Przynajmniej agres. wiedzą o Tarnowie Maszo w Warszawie. pani Marii się udać i... Żeby wydała żeby, kolejną żeby pransę. By w, ka w każdej marynarce, w każdej klapie. Jestem dumny z tego, że jestem e, z tego miasta i też jakby jak najwięcej chcę dla tego miasta zrobić. I... Wzruszenie odbieram mi ja ja głos. Gór... Pan, Gór... był... Pan Piotr Górnikiewicz był naszym gościem. <laughs> Dzięki, bardzo. widzimy się następnym razem. Dobrego, dziękuję. dziękuję Państwu Łukasz Wimciora, do zobaczenia. Jutro. Dziękuję, Piotr Górnikiewicz, do zobaczenia.